Od marca weszły przepisy dotyczące ograniczenia handlu w niedzielę. Jak odnajdujemy się w tej nowej sytuacji? Zaraz się dowiemy. Rozmawiamy o tych nowych przepisach, które wchodzą i o ograniczeniu handlu w niedzielę. Czy to są zmiany na lepsze, czy będzie nam się ciężko przestać? Jestem zadowolona, ale nie z powodu tego, że robiłam zakupy w niedzielę, tylko po prostu jest to ograniczenie dla wielu ludzi. Bez zmian. Dla nas jest to bez znaczenia. Zakupy robimy w sobotę. Ludzie się przestawią. Na pewno. To zależy, z której strony się patrzy. No, wie pani, rodziny, pracownicy mają czas spędzić z rodzinami większy, ale odpocząć, ale z drugiej strony muszą więcej godzin odpracować. Uważam, że każdy powinien odpocząć i do kościółka w niedzielkę i żeby był to wolny dzień. Trudno będzie nam się przestawić, a szczególnie młodemu pokoleniu, ponieważ mam dzieci w wieku 18 i 16 lat i na pewno są przeciwne. Moim zdaniem gorzej. Dlaczego? No bo w niedzielę zazwyczaj trzeba jakieś pieczywko kupić i nie ma kiedy. To zależy, jeśli ktoś zajęty jest w ciągu tygodnia, no to zapewne będzie mu problem. W sobotę duże tłumy. Powinno być dobrze. Kiedyś ludzie nie pracowali. Zbliża się lato. Będzie więcej wolnych sobót na gryla, no. I niedziel. Jak to na nas wpłynie, na nasze planowanie zakupów? No już chyba teraz się dzieje nieźle w sobotę, więc... Nie, lepiej było, jak były niedziele jednak czynne, tak. Niech ludzie się nauczą, że niedziele są zamknięte za granicą. W wielu państwach wszystkie niedziele są bez handlu. Więc u nas by się przydały wszystkie, żeby były pozamykane. Niech ludzie się trochę nauczą. No, będziemy musieli zacząć planować zakupy tak jak kiedyś. Tak jak ja pamiętam, jak byłam dzieckiem za komuny po prostu. Trzeba będzie wszystko na zapas kupować, dlatego że... No ze swojego własnego doświadczenia wiem, że po prostu ciężko jest, bo trzeba długo stać w kolejkach do kasy, ponieważ jest bardzo dużo ludzi w piątek i w sobotę. Jakie są zalety tych zmian? Pod względem może religijnym, bo niedziela to jest czas, który spędza się z rodziną. No może nie tak rutynowo, że kościół, tak, później obiadek. Ale że powinniśmy go raczej spędzać razem, a nie na buszu po sklepach po prostu. Przede wszystkim niedziela jest takim dniem odpoczynku. Można spędzić razem rodzinnie ten dzień i myślę, że nie ma takiej konieczności i potrzeby, żeby robić zakupy akurat w niedzielę. Mogę spędzić czas z rodziną, a nie w pracy. A co w momencie, gdy my kobiety mamy wpadkę gości, a czegoś nam zabraknie? No to już jest problem. No to wtedy niestety stacja benzynowa czy stacja kolejowa. Trzeba kombinować z tego, co się ma po prostu. Czymś innym się poczęstuje, zastępstwie, coś tam się znajdzie. Myślę, że w takim momencie no, można się posiłkować ewentualnie jakąś restauracją, pizzą. Trudno. Albo co w domu. Coś się tam pozamiata w kuchni i zawsze jakaś sałatka wyjdzie. Oj, jak nie kupimy, to jeszcze są sąsiedzi. Wspaniali. Jak pani planuje zakupy, że nic w niedzielę nie brakuje? No czasami brakuje. Czasami brakuje, ale to jakoś się to od sąsiada pożyczy, to jakoś tam wyjdzie. Jak planować? Wcześniej po prostu jak czegoś nam brakuje, zapisywać na kartkę. I żeby po prostu cały czas zapisywać na karteczkę, gdzieś w pobliżu w kuchni zawsze mam jakąś kartkę, zapisuję. I po prostu jak ktoś jedzie do miasta, to wtedy robi zakupy. No właśnie, nie za bardzo się możemy ratować, także też uważam, że to jest też indywidualna sprawa, bo niektórzy nawet chcą pracować w niedzielę, z racji tego, że jest dwukrotnie ta pensja podniesiona, tak? I to jest indywidualna sprawa, niektóre osoby chcą. Mam koleżankę, która by chętnie pracowała w weekend, z racji tego, że w tygodniu pilnuje dziecko. I mąż chodzi do pracy, a w weekendy chodzi ona do pracy. Także na takiej zasadzie. Także uważam, że to jest indywidualne. Jak dla mnie to jest fajnie, że nie skupiamy się na zakupach, tylko jesteśmy w domu. Ale dla innych może to być utrudnienie i w kwestii zarobkowej, i w kwestii utrzymania też etatu, czy gdziekolwiek w pracy. Ja nigdy nie robiłam zakupów w niedzielę i jakoś radzę sobie, także myślę, że to nie jest jakiś problem. No to się wszystko musi ułożyć. Niestety wprowadzono i nic się na to nie poradzi. To duże zmiany, ale będziemy musieli przywyknąć. Dobrze jest pamiętać, że szklankę cukru możemy zawsze pożyczyć od sąsiada. Dziękujemy za uwagę i do zobaczenia.